serdecznie przywitali Państwa Marcin Kozioł grający na gitarze i Szymon Jabłoński grający na akordeonie, którzy wykonali kompozycję Piazzoli. Ciekawe, czy Panowie wiecie, o czym graliście, bo ta kompozycja nazywa się Night Club. Pewnie nie wiedzą, bo są studentami i Gdańskiej Akademii, głównie studiują. Brońcie się, prowokatorzy. Panowie szanowni towarzyszyli i odpowiedzą, będzie jakaś muzyczna riposta z pewnością. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam najwyższe władze miasta, witam laureata nagrody, z powodu której się tutaj spotkaliśmy, kim jest, póki co jeszcze nie będę zdradzał, to pozostałem jeszcze przez chwilę tajemnicą. Witam wszystkich Państwa, którzy tak licznie zgromadziliście się w tej bibliotece, zwanej potocznie Biblioteką przy Mariackiej. Państwa obecność świadczy o tym, że nagroda zyskuje coraz większą renomę, oraz chyba to, że dzisiaj otrzymuje ją osoba, którą gdańszczanie po prostu pokochali. Nagroda, jaka to jest nagroda? Jest to, proszę Państwa, nagroda za promocję kultury miasta Gdańska imienia Marcina Opica. Jest to nagroda dla osób, które upowszechniają wiedzę o twórcach i kulturze naszego miasta wśród mieszkańców miasta, także w kraju i za granicą. Proszę Państwa, kto taką nagrodę, kto typuje osoby do tej nagrody? Właściwie wszyscy w jakiś sposób związani z kulturą, a więc miastem, a więc radni miasta, radni rad osiedli, szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia twórcze, fundacje i przedsiębiorstwa związane w jakiś sposób z kulturą, indywidualni twórcy, przedstawiciele mediów, a także prezydent miasta Gdańska. Panie prezydencie, nie będę pytał, kogo pan nominował. Chyba, że chce pan zdradzić, ale proszę pana o zabranie głosu. Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Później. Jeszcze ja mam wszystko rozgrać publiczność. Ja chciałbym wygłosić apoteozę osoby, laureata. Dobrze. A jak Janeski? Bądź laureatki, bo nie wiem, kto jest. A tak to będę mówił in abstracto. Dobrze, dobrze. Czy możemy się oczywiście tak połączymy w takim razie głosy. Ale ja po panu nie chcę później wygłaszać. Ja nie będę konkurował z panem, bo chcę glosę małą. Aneksik. Zrobię przestawkę w programie, idziemy dalej. Skoro pan prezydent nie chce, to ja zabiorę głos. Proszę Państwa, kilka słów może. Proszę Państwa, są chyba jeszcze miejsca u góry gdzieś. Można swobodnie sobie przysiąść. Marcin Opic, patron naszego, proszę Państwa, naszej nagrody. Człowiek renesansu, który był pasjonatem, który walczył o równouprawnienie języka niemieckiego w czasach, gdy promowano głównie język łaciński w literaturze, gdyż był poetą, pisarzem i starał się w języku swoim narodowym tworzyć. Związany był z Gdańskiem w ten sposób, że służył m.in. jednemu z polskich królów, Wacławowi IV, tutaj przez pewien czas w Gdańsku działał, tutaj skonał i został pochowany. Jego grób i płyta nagrobna szczęśliwie zachowały się w kościele mariackim. W uroczystości można zobaczyć miejsce licznego spoczynku patrona naszej nagrody. Człowiek pasjonat i pewnie dlatego został patronem tej nagrody, jak sądzę. Wspomniałem o instytucjach i osobach, które zgłaszają nominacje. Co dalej się z tymi nominacjami dzieje? Nominacje trafiają do kapituły nagrody, a przewodniczącym tej kapituły jest Marek Bumlis. Panie przewodniczący, i to... Się nie mogę migać. Bo to już przechodzimy do meritum. Szanowni Państwo, to już trzecia nagroda, tak jak powiedział Pan. 13 maja, w którym kapituła obradowała, okazał się szczęśliwy dla tegorocznego laureata. Kapituła, było 17 nominacji, sporo wydaje mi się i bardzo mocnych, nie będę wymieniał nazwiska, to były bardzo mocne nominacje. Kapituła w składzie, moja skromna osoba oraz pan radny Jarosław Fernandysz, pani Izabela Hajdyk z Biura Promocji Miasta Gdańska, pani Katarzyna Kuczmielewska i pani Ewa Adamska, przedstawiciele Biura Prezydenta do Spraw Kultury. Kapituła podjęła decyzję
Ja dodam, że werdykt był jednogłośny. Nie było burzliwych obrad? Nie było burzliwych obrad, bo kandydat okazał się zbyt pracowity, zbyt kompetentny, pełen pasji i pełen miłości do Gdańska i dlatego zabrał nam smak pracy. Musieliśmy szybko nominować i tę decyzję podjęliśmy, a tą osobą jest kobieta. Pani Ewa Kowalska. Minuta dla fotoreporterów. Pani Ewa w swoich ulubionych fioletach. Nagroda Miasta Gdańska za promocję kultury Miasta Gdańska imię Marcina Popica w wysokości 7000 złotych polskich przed opodatkowaniem Córeczko, może chcesz mamie złożyć? Nie chcesz mamie złożyć? Pani laureatko, teraz pani zechce spocząć na tronie dla laureatki i teraz chyba wysłuchać w takim razie speechu pana prezydenta. To jest najlepszy moment. Speech będzie prawdopodobnie... Glosa. To będzie glosa. Ewa jest wyjątkowym, przepraszam za słowo, egzemplarzem gdańszczanki. Wyjątkowym z różnych powodów. Po pierwsze, jak wiecie, jest matką wielkiej rodziny, tak? Czyli urodziła dużą ilość dzieci, wychowała, oczywiście też zasługa męża, bez słowa. Dzieci są w jednym mężu. Tak, wszystko jest w mężem. Tak? I Ewa podjęła się, jak wiecie, lepiej ode mnie kilka lat temu wyjątkowej misji informowania gdańszczan, przyjaciół Gdańska o tym, co się dzieje w mieście, co jest w budowie, co jest w przebudowie, co się dzieje w kulturze, sporcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak wszyscy jesteśmy uczestnikami, obserwujemy jego i Bedekera. Rzeczy i Bedekera. Jak wiecie, w czasie budowy stadionu w Letnicy i w ogóle przebudowy rewolucyjnej w Letnicy, Ewa praktycznie była jedyną osobą na świecie, która taką dokładnością śledziła. Wszystkie media zawodowe, nikomu nie chcę podpaść, nie dorównały jej. To w ogóle Ewa bezkonkurencyjna jest. Oczywiście to jest tylko jeden z wielu przejawów jej aktywności. To jest taki przykład. Słuchajcie, czy znaliście Ewę lat temu 10? Nie, tak. No. Proszę mi nie psuć efektu. To miało być pytanie retoryczne. Oczywiście najprawdopodobniej większość gdańszczan nie znała. I Ewa przez własny pomysł, pracowitość, inwencję, słuchaj, dzisiaj znana bardziej niż niejeden prezydent, radny i tak dalej, i tak dalej. A pomyśl, Ewo, jak twój kapitał popularności masz wykorzystać. To coś, dla mnie to jest taki też przykład dla innych dam, pań, gdańszczanek, ale też i dla panów, jak można bardzo sensownie łączyć swoją pasję poznawczą z pożyteczną pracą dla wspólnoty, tak? To jest bardzo, bardzo pożyteczna praca dla wspólnoty. Oczywiście to też jest zasługa męża.
w pewnym jako rzecznik brzydkiej płci i również ciebie przyklejam do tej drogi, bo oczywiście stworzyłeś na pewno jakiś fragment komfortu Ewie. No i staram się ją wspierać. I tolerujesz jej aktywność obywatelską, reporterską i tak dalej, i tak dalej. Ewa ma bardzo długą listę swoich aktywności i ja myślę, że właśnie przez tą nagrodę Ewie nasza wspólnota gdańska tobie dziękuje, wynosi jakby, potwierdza twoją pozycję medalową, która jest niekwestionowana, jakby potwierdza pieczęcią notariusza husztundową. Ta nagroda jest swego rodzaju, ale też jest jakby zaproszenie dla innych gdańszczanek, gdańszczan, aby również ośmielili się, tak jak ty kilka lat temu się ośmieliłaś, właśnie wyjść w przestrzeń publiczną, dzielić się sobą, swoimi przemyśleniami. To zaraz sobą. Pracowałem nad wyszukaną metaforą, a ty... W związku z tym, abym się nie pogrążył bardziej, gratuluję tobie, bo bardzo serdecznie dziękuję państwu. Wręcz to była piękna glosa. Współczuję temu, który ma teraz przedstawić laudację po pana glosie. A zaszczyt wygłoszenia laudacji przypadł mnie. Jest to nie tyle zaszczyt, ale i ogromna przyjemność. Czy ja mam wstać? Nie.